Laudetur Jezus Chrystus, część Boże, Marek Skowroński. Kłaniam się Państwu. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Marcin Dybowski, właściciel wydawnictwa Antek, działacz społeczny, historyk i działacz również polityczny. Witam Panie Marcinie, Szczęść Boże. Kłaniam się serdecznie, Daj Boże. Panie Marcinie, arcybiskup Gądecki wyrzekł pewne słowa, które są bardzo dziwne dość dla mnie, jako przynajmniej katolika. W synodzie kontynentalnym w Pradze nie chodziło o rozeznanie tego, co jest prawdziwe, co nie jest, co jest od Ducha Świętego, a co nie jest tylko syntezem tego, co zostało powiedziane. Powiedział przewodniczący arcybiskup Gondecki. O co chodzi? Co zostało powiedziane? Myślę, że arcybiskup Gondecki jakby broni się. Przed dopuszczeniem do siebie lub też nas broni przed dotarciem do nas, takiej świadomości, że oto na naszych oczach kościół popełnia samobójstwo, że w tych spotkaniach synodalnych, jakby wartością ważniejszą niż prawda, Wartością ważniejszą, dla której warto się w cudzysłowie jednoczyć, już nie jest prawda, do której mamy obowiązek, wręcz po prostu podążać i docierać, tylko że ważne są jakieś inne takie socjologiczne czy społeczne wartości, jak to, że no. Spotkaliśmy się, y, pogadaliśmy i uzgodniliśmy, y, jak to nasze bicie piany y, wygląda. Tak? Z komunikatu wynika między innymi, że zgodnie z myślą pomysłodawców synod ten europejski, tak zwany kontynentalny, miał służyć wypracowaniu tematów dla dokumentu, nad którymi będą pracowali biskupi podczas zgromadzenia synodalnego w październiku tego roku w Rzymie i w roku 24, czyli w przyszłym roku. To taka trochę mowa trawa, prawda? No o tyle o ile, bo to nie jest tylko mowa trawa, która by miała właśnie nie mieć jakichś konsekwencji. Tylko to jest bardziej, bym powiedział, mowa nowomowa, o tak to powiedzmy, nowomowa, która przedostała się w jakiś sposób do Kościoła. Zauważmy, że Kościół nigdy, jak się bierze stare encykliki, jak się bierze stare dokumenty, jakieś adhortacje czy bulle papieskie z dawnych, dawnych wieków, a nawet dokumenty pisane przez królów polskich czy księciów, to y, oni w pierwszych słowach powoływali się na Chrystusa. Y, y, bo było to albo in nomine domini, amen, prawda, nos, Kazimirus, y, Rex, Polonię i tak dalej i tak dalej. Cokolwiek człowiek czynił, to jedyny sens tego co czynił nadawało to, że w jaki sposób zbliżał się do Chrystusa lub w imieniu Chrystusa działał. Więc tutaj w ogóle jakimś strasznym dziwolongiem w ustach jakby to powiedzieć katolika może być to, że zgromadzenie kościoła czy w ogóle obradowanie kościoła czy postępowanie kościoła i związane jest z działaniami jakichś pomysłodawców. no To jest fantastyczne stwierdzenie, ono jest tragiczne przy okazji w znaczeniu fantastyczne, w znaczeniu, że ono jest niewyobrażalnie, monstrualnie obrzydliwe. Ono jest monstrualnie. Obce duchowi katolickiemu. W dodatku nie zwraca się uwagi w ogóle na to, nawet się mówi, że tu nie chodzi o to, czy duch święty działa, czy nie, nie, nie chodzi o rozpoznawanie, czy jest to zgodne z prawdą, czy nie, tylko po prostu chodzi o to, żeby wypracować jakieś tam pewne dokumenty. Czyli tak, sztuka dla właśnie sztuki. Właśnie to nie jest sztuka dla sztuki, bo gdyby to była sztuka dla sztuki, no to po prostu mielibyśmy tylko i wyłącznie z, do czynienia z jakąś tam dewiacją czy dekadencją, w zależności jeszcze moglibyśmy poszukiwać jakiegoś sensu, jeśli to by była sztuka naprawdę wysoka i jakaś sensowna, no to można by było powiedzieć, że może nie popchnęła ta sprawa tej sztuki jakoś czegoś ważnego do przodu, ale przynajmniej dajmy na to się w ramach samej tej sztuki coś Odbyło, co wcale nie musi być od razu niepozytywne. Może nie jest jakoś strasznie odkrywcze, ale jest po prostu jakimś tam zabawą w tym, w tym kręgu, w którym powinno się coś dziać. Natomiast tutaj mamy do czynienia właśnie z zupełnie kosmicznym, absurdalnym, monstrualnym, można powiedzieć, wyrażonym właśnie poprzez nowomowę takim działaniu, który jest kolejnym krokiem, bo to już żeśmy omówili to tę wypowiedź arcybiskupa gądeckiego, która według mnie wskazuje na chęć jakby że tak powiem niedopuszczenia do siebie świadomości lub też żeby do nas nie dotarła ta świadomość właśnie samobójstwa kościoła i zupełnie jakby ślepej uliczki bo to oczywiście było wielu mądrych ludzi jakby z natchnienia właśnie Ducha Świętego już na samym początku wchodzenia do tej ślepej uliczki oni przestrzegali że ta droga jest absolutnie drogą ku samozagładzie kościoła i jest drogą zdrady Chrystusa Tutaj ta wypowiedź arcybiskupa gondyckiego jest jakby taką próbą, nie wiem, zamazania tego horyzontu, ze względu na to, że gdyby nie zamazanie tego horyzontu, to od razu byłoby widać tę przepaść. Więc to jest takie. Odwracanie uwagi od istoty. Natomiast ta druga wypowiedź, którą pan przytoczył, ona jest zupełnie innego rodzaju. Ona mianowicie jakby zdradza, że to jest ten kolejny etap, bo przypomnijmy, najpierw to były właśnie takim etapem to było to, że po diecezjach europejskich i w różnych częściach świata tych diecezji katolickich, następowało takie spotykanie się świeckich i różnych ludzi kościoła a tak naprawdę w większości miejsc antykościoła, gdzie próbowano poprzez taką jakby oddolną inicjatywę, poprzez dyskusję no, wyrazić, czego to nie chcą od kościoła wierni i, i duszpasterze. Przypomnę, w logo tego synodu, ci właśnie świecy byli na przedzie ustawienia gdzieś tam na końcu tego pochodu błąkał się jakiś pasterz prawda który zamiast iść na tego tego tej trzody tego ludu Bożego właśnie gdzieś tam szwendał się i ma się szwendać z tyłu ta wypowiedź jest jakby właśnie ukazaniem tego że znajdujemy się na dalszym etapie tej Drogi synodalnej, bo samo nawet słowo ta droga synodalna, ona sugeruje, właśnie, że to będzie y, y, jeszcze przed nami ta droga, prawdopodobnie aż do utraty tchu, aż do utraty rozumu, aż do wykrwawienia się całkowitego y, 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 z y, y, jedynej krwi, która nas, że tak powiem, żywi czyli z krwi, Prawdy z krwi Chrystusowej. I tutaj przypomnijmy sobie właśnie, że teraz po takim kontynentalnym, nie tylko w Europie, ale w innych miejscach, po takim kontynentalnym etapie podsumowywania właśnie tego bełkotu, tego wymieszania diabelskiego, wymieszania prawdy z fałszem. Można powiedzieć dialektycznego, jeśli ktoś szuka tutaj inspiracji, właśnie myśli heglowskiej, kantowskiej i marksistowskiej, czy można po prostu mówić o satanistycznych, jakby tutaj, korzeniach tego, by właśnie nie oddzielać. Prawdy od fałszu, tylko właśnie razem, żeby to wszystko było. Tutaj można powiedzieć, jest to ukłon, ukłon w stronę różnych filozofii wschodu, gdzie przecież ten znak, właśnie wschodu, bardzo popularny, biały i czarny, gdzie to właśnie ma razem współistnieć cały czas i nie ma być właśnie sytuacji takiej ekskluzywnej, jak jest, no powinna być przynajmniej każda, Religia, szczególnie religia katolicka, która oddziela ziarno od plew, która oddziela właśnie prawdę i fałsz, i nie ma mowy o tym, żeby wobec religii, jeśli w ogóle religia ma być z istoty swojej czymś religijnym, nie może być tak, że niezależnie jak w ramach danej religii ją wyznajesz, to i tak pozostajesz jej wyznawcą. To jest jakiś kompletny, właśnie, bełkot niedouczonego, analfabety współczesnego, który kończy właśnie te szkoły, te szkolnictwo lewackie czy liberalne, gdzie najważniejsze jest nie to, by mieć solidną wiedzę, tylko żeby mieć jakieś emocje. No więc kwestia tutaj takiego ustawienia, że religia ma nagle być inkluzywna, czyli ma nie, wy, nie, nie dopuszczać żadnych wyjątków, że w ramach jakiejś religii absolutnie wszyscy są jej wyznawcami, niezależnie od tego jak się na co dzień zachowują, no jest y, 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 y szaleństwem, jest y, z kompletnym y, wyśmianiem jakiejkolwiek zdolności rozumowego, Poznania prawdy przez człowieka jest wyśmianiem samego Chrystusa, który jest logosem, czyli który jest zasadą, można powiedzieć. I nie można uznać, że w ramach tej zasady są wszystkie, wszystkie zasady, tak? I brak na przykład zasad. To, to, to tak nie może być. No, Chrystus przyszedł na świat, aby pouczyć, zbawić. Odkupić, prawda, ofiarować siebie, by wydrzeć nas właśnie z tej sytuacji pogańskiej, która to sytuacja pogańska najlepiej właśnie określić, by można ją jako wielobóstwo a więc możliwość wierzenia w cokolwiek, ponieważ w życiu człowieka. Jeśli wierzymy w wielobóstwo, to każdy nasz czyn może być usprawiedliwiony, ponieważ może wynikać z tego, że co prawda jakieś bóstwo tego nie chciało, ale inne bóstwo to chciało, prawda? I chociażby Panteon bóstw greckich czy rzymskich. Nie mówiąc już o innych czy milionach jakichś bóstw, które są na przykład w Indiach, no to jest to jeden, jeden wielki kłopot, jedno wielka, jedna wielka awantura w rodzinie, gdzie można powiedzieć właśnie, że jedno bóstwo płata psikusy innemu bóstwu. Tak? Zeus na przykład czegoś nie chce, ale z mitologii wiemy, że jakieś inne bóstwo mu się przeciwstawiło i na złość coś zrobiło i dzięki temu to coś innego istnieje. W związku z tym można powiedzieć, nie ma możliwości ustalenia jednolitej moralności i także jakiegoś prawa w sytuacji, gdy właśnie wchodzimy w taki bezsens kompletny i jakby takie, powiedzieć można powiedzieć wielowyznaniowość. Można powiedzieć, że ten synod, który się, znaczy to podsumowanie kontynentalne, jakie nastąpiło w Pradze, Podsumowane zresztą przez kardyna, kardynała z, z Luksemburga. Nomenomen, może dla Polaków dobrze to brzmi, to nazwisko, bo cholerich, więc to tak po prostu jakby ta cholera miała do nas, że tak powiem, przemówić. I ta cholera do nas przemawia właśnie w ten sposób, jakby na język polityczny tłumaczyć: to Europa różnych prędkości. My to znamy, ponieważ właśnie to jest ten problem. Już także w, w ramach na przykład Unii Europejskiej był ten problem jak tutaj się po, z, pogodzić, jak co tutaj zrobić w sytuacji gdy są kraje takie, które chcą już bardzo mocno przejść do, tego, do tych rozwiązań, jakichś szalonych, liberalnych albo komunistycznych, a są takie kraje jak Europy Środkowo-Wschodniej, coraz mniej oczywiście Polska, ale na przykład Węgry czy inne kraje, które są bardziej konserwatywne i nie chcą się zgodzić na utratę takich czy innych swoich praw, czy na przykład jakichś rzeczy, które są wyrazem suwerenności. No to wymyślono, w takim razie, zróbmy Europę różnych prędkości. No, ale to się nie udało politykom, ponieważ politycy, w odróżnieniu tutaj od duchowieństwa katolickiego, nie mają nad sobą jednego zwrotniczego, który niestety, właśnie w ramach Kościoła katolickiego całkowicie skręcił kurs Kościoła na stronę lewicową, lewacką, od strony politycznej, a od strony duchowej na totalną zdradę Chrystusa. I ponieważ w kościele mamy do czynienia z tą, z tą rzeczą, którą się nazywa posłuszeństwem, które oczywiście dzisiaj zupełnie co innego ma oznaczać niż dawniej to posłuszeństwo oznaczało. W związku z tym radośnie kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, bardzo często niedouczeni, kompletnie nieznający katechizmu Kościoła katolickiego, praw Kościoła, w ogóle całej istoty Kościoła, no, po prostu, właśnie z, proponują nam kościół różnych prędkości. Czyli jeśli do, dokładnie to są słowa podsumowania, podsumowania tego spotkania w Pradze y, przez cholericha, który. Stwierdza, że no, jeśli w takich kościołach, dajmy na to niemieckich, będą chcieli błogosławić pary homoseksualne, to będą je błogosławić, a w Polsce z kolei, jeśli nie będą chcieli błogosławić, to nie będą błogosławić. Jeśli w jakiejś części kościoła będą chcieli wyświęcać kobiety, no to tam już będzie można wyświęcać kobiety, a jeśli jakieś wspólnoty, czyli tak naprawdę powinniśmy mówić kolektywy, bo to już coraz bardziej i każdego zachęcam do tego, żeby przestać już w ogóle używać słowa wspólnota, tylko mówić kolektyw, bo tak naprawdę te wspólnoty to są kolektywy, które tak jak za komuny, wymuszają na ludziach przyjmowanie zdania większości kosztem zdrady nauczania Chrystusowego. No więc jeśli kolektyw będzie gdzieś. Gotowy już do tego, by na przykład msze święte były odprawiane przez, przez kobiety, no to tam te kobiety już będą wyświęcane i dopuszczane do, do święta. To jest samobójstwo Kościoła, ponieważ jedność Kościoła nie jest jednością w różnorodności, w znaczeniu takim, że jest różnorodność doktrynalna, różnorodność liturgiczna, tylko właśnie jedność. Wyraża się przede wszystkim fundamentalnie wyraża się w jedności z Bogiem. Nie ma możliwości bycia katolikiem, nie ma możliwości bycia w jedności, i, czyli być Kościołem, jeśli nie wyznaje się tę wiarę Chrystusową, której On nauczał i którą rozkazał apostołom na górze, na której z nimi się żegnał przed wstąpieniem do nieba. Rozkazał im iść na cały świat i tego nauczać, co wam nakazałem. Czyli żadnego dialogowania, żadnych pieszczot, żadnych właśnie apostołów różnych prędkości. Był taki jeden apostoł, nazywał się Judasz, który rzeczywiście chciał wprowadzić inną prędkość, no i wypadł, że tak powiem, z, z, z torowiska tego właśnie apostolskiego. Wrócę, jednak do Ducha Świętego, ponieważ w katechizmie kardynała Gaspariego pod hasłem Czym jest i co działa Duch Święty w Kościele, kardynał zacny pisze: Duch Święty jest jakby duszą Kościoła, bo go ustawicznie ożywia swoją skuteczną pomocą. Jednoczy go ze sobą i swoimi przysługami prowadzi go nieomylnie po drodze prawdy i świętości. W związku z tym, te słowa arcybiskupa Gondeckiego, że na synodzie nie szukano, czy te tak zwane podszepty, bo tak to nazwijmy to wprost, pochodzą od ducha świętego czy od złego ducha, no powiem szczerze, że to mnie trochę zmroziło. Tak, myślę, że ksiądz arcybiskup Gondecki może znajdować się w dalszym ciągu w wielkim szoku, wracając z tego synodu. Czy, czy mam nadzieję, że jest to szok spowodowany nie tym, jakby, że tak powiem, przyjmowaniem tych nowin, nowinek i zupełnie jakiejś herezji. I także w jakiś sposób nowego modelu postępowania w kościele, w którym będzie większość decydowała o tym, czy rację miał Chrystus w takich czy innych sprawach, czy rację mieli apostołowie, czy rację miał święty Paweł, święty Piotr, święty Juda, czy jakimkolwiek innym tutaj. Byśmy na, na jakiegokolwiek byśmy apostoła, czy jakieś listy apostolskie się nie powoływali, tylko że o tym nie decyduje właśnie ani żadna ewolucja myśli, ani żadna ewolucja większości, tylko po prostu czy to coś jest zgodne z prawdą, czy to coś jest zgodne właśnie z tym, z tym czego nauczał Chrystus i i w czym utrzymywał Kościół cały czas, właśnie Duch Święty. A tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, że nie wystarczy być soborem, albo nie wystarczy być synodem, by już twierdzić, że to, co zostało stwierdzone, jest z natchnienia Ducha Świętego. Dlatego, bo w historii Kościoła mamy mnóstwo synodów, które były potępione przez papieże, odrzucone, postanowienia potraktowane jako herezje, chociażby na przykład, myślę, że wielu historykom kościoła umyka ten fakt, że my żyjemy coraz bardziej w takiej rzeczywistości herezji wynikającej właśnie z twierdzenia, jakoby sobór... Był ważniejszy od papieża. My praktycznie można powiedzieć, coraz częściej powołujemy się na postanowienia, właśnie soboru, teraz przychodzi na powoływanie się na postanowienia synodu mimo że to jeszcze przed nami jest dlatego bo to jest dopiero dwa, są dwa etapy jakby za nami dopiero, czyli tak jak już wcześniej mówiłem, najpierw te spotkania w ramach diecezji i drogi synodalnej diecezjalnej, teraz właśnie kontynentalnej, a za chwilę będzie ta straszna rzecz, która się odbędzie właśnie w Rzymie, gdzie nastąpić mają jeden lub dwa nawet po sobie synody Rzymskie, być może które nagle, nawet może się przerodzą w Sobór Watykański III, jest takie niebezpieczeństwo. To wszystko po prostu zmierza w tę stronę, ale to, że coś ma pozór, jakby, że tak powiem, zachowywania się czy, naz czy używania nazewnictwa kościelnego, wcale jeszcze nie znaczy, że. W ogóle jest tam Duch Święty, Duch Święty, działanie Ducha Świętego w sposób nieomylny, zarezerwowane, przypomnijmy, jest tylko i wyłącznie dla ważnie wybranego papieża, bo też przypomnijmy, że było mnóstwo papieży, którzy byli antypapieżami i nawet to, co oni twierdzili, nie, nie przecież nie było nieomylne, tak, więc tutaj też i wypowiedź samego papieża musi być wyjątkowo określona w wyjątkowych sprawach, aby była faktycznie tutaj nieomylność Ducha Świętego zaangażowana poprzez jakby materialne jej wyrażenie się poprzez nieomylność danego papieża. Więc Będziemy świadkami oczywiście olbrzymich nadużyć i powoływania się na mnóstwo rzeczy, ale one będą trafiały na podatny grunt, tam gdzie są właśnie ludzie, którzy nie znają historii kościoła i są lub też są po prostu zwykłymi analfabetami, bo przypomnijmy, że coraz więcej jest ludzi, którzy czytają bez zrozumienia, którzy oglądają media, prawda, i zupełnie albo podlegają manipulacji, bo w tych mediach jest celowo ta manipulacja albo nawet gdy nie chce nikt manipulować, to i tak, i tak ten słuchacz tego nie rozumie. No więc, jeśli już kilkadziesiąt lat temu można było nazywać Lutra miłośnikiem księgi, bo przypomnę, że tak się stało, że został ogłoszony miłośnikiem księgi, w sytuacji, gdy to był Luter, był człowiekiem, który nie tylko że Wykreślił z Pisma Świętego, wyrzucił listy te, które mu nie odpowiadały, szczególnie ten list, gdzie była mowa o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. No to on wyrzucił cały ten list. On nie tylko, że nieprawidłowo tłumaczył wiele fragmentów, tak jak wszyscy do tej pory heretycy to robili, ale on był tym pierwszym na miarę Gebelsa który umieszczał w piśmie świętych w swoim tłumaczeniu fragmenty, których w ogóle nie było w oryginale. Tylko po to, żeby zdezorientować biednego wiernego protestanta, który przyjmował te bełkotliwe tłumaczenia niezgodne z oryginałem, nawet nie wiedząc o tym, że w oryginale tu takich fragmentów nie było, więc mówienie na cały świat i nazywanie Lutra miłośnikiem księgi, no mogło być tylko i wyłącznie już kilkadziesiąt lat temu wobec zupełnie otępiałych umysłów, nie tylko kardynałów i biskupów, którzy to słyszeli i żaden z tego co wiem nie zaprotestował, ale także wobec w ogóle publiki całego świata, który zachwycał się kolejnym takim sformułowaniem nic nie znaczącym albo wręcz dezinformującym podobnie jak na przykład sformułowanie że Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze tak? więc takie chwyty erystyczne czy jakieś takie że tak powiem powiedzonka już wystarczająco dużo złego uczyniły w kościele no ale właśnie już nawet kilkadziesiąt lat temu one mogły swobodnie krążyć w naszych Obiegu, że tak powiem, dlatego bo ludzie są otępieni, nie mają elementarnej wiedzy na temat historii Kościoła, to samo będzie teraz, będzie po prostu używanie różnych sformułowań, które wyłącznie tylko będą C używane po to, żeby nas dezorientować. Profesor Aleksander Bańka, który jest zresztą przedstawicielem świeckich w synodzie naszym tutaj na terenie Polski. Tak napisał, czy też powiedział o, o tym synodzie. Jest on syntezą dokumentów, czy też ten dokument, który został opracowany, które spłynęły do Watykanu z poszczególnych episkopatów na starym kontynencie. Pokazują, że było wiele tematów wspólnych, na przykład troska o osoby wykluczone i stojące na marginesie kościoła troska o sposób sprawowania sakramentów z akcentem na mszę świętą i głoszenie słowa Bożego. Syntezy krajowe wskazywały także na konieczność poszukiwania sposobu dotarcia do młodego pokolenia oraz odejścia od klerykalizmu i dowartościowania się Kościoła w roli osób świeckich. Wskazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową profesor Aleksander Bańka z Uniwersytetu Śląskiego, delegat kościoła w Polsce na synod, mówiąc o synodalności, proszę powiedzieć, co to znaczy? Jak to odejście od klerykalizmu i dowartościowanie w kościele roli osób świeckich? Jako żywo, to ma konotację akolitek, właśnie kapłaństwa kobiet, ale również i wcześniejsze stwierdzenia. Troska o osoby stojące na marginesie kościoła, to co już zostało wcześniej powiedziane, jako wspólnota, która dopuszcza do siebie i do stołu pańskiego osoby żyjące na przykład w grzechach śmiertelnych. To są pewne sformułowania, które pozornie brzmią bardzo duszoszczypatilne. I one rzeczywiście no, mają jakby stanowić zasłonę za tym, co konkretnie będzie realizowane, tak, więc jeśli chodzi w ogóle o profesora Bańkę, no, zawiódł na, można powiedzieć na całej linii, dlatego bo on na początku obiecywał, że będzie bronił, że tak powiem, właśnie wiary, że będzie reagował na te rzeczy, które są właśnie jakby od, od, odstępowaniem od, od katolicyzmu. Natomiast z tych jakby tutaj wypowiedzi wynika jasno, że poprzez te obrady już został. Urobiony, być może tak strasznie mu to zaimponowało, że jest tam gdzieś na tych szczytach jako delegat, jako przedstawiciel osób świeckich, że poprzez te różnego rodzaju manipulacje, związane głównie z technikami manipulacji grupy, poprzez które i, i, przyjmuje się przekonania większości ze względu na to, prawda, że następuje ta dynamika grupowa. Tak? To są manipulacje poprzez dynamikę grupową. Więcej pan profesor jeszcze tutaj powiedział coś takiego. Trzeba zgodzić się, że Kościół powszechny nie jest monolitem i nigdy nim nie był, a więc jest to zaprzeczenie temu, co również wypowiadamy w credo, wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. To są właśnie ogólniki, to są, to są takie sformułowania ogólniki, które, z którymi można się zgodzić, ale dopiero po tym, kiedy się uszczegółowi, tak, owszem, nigdy Kościół nie był monolitem w znaczeniu na przykład nie wiem, że takim jak powiedział święty Paweł, że nie ma już greka ani żyda, nie ma ani właśnie rzymianina, ani nie ma jakiegoś poganina, tak w znaczeniu, ale zupełnie innym mianowicie nie, że możesz sobie wyznawać cokolwiek chcesz, dlatego, bo właśnie listy świętego Pawła, a także nauczanie Jezusa Chrystusa jest jednym wielkim wołaniem o to, że właśnie nie możesz wyznawać czegoś, czego nie życzy sobie Bóg. Nie możesz wyznawać czegoś, co jest sprzeczne z dekalogiem, nie możesz nawet więcej, nie możesz nawet udawać, że to wyznajesz, a w skrytości robisz zupełnie co innego, czyli na przykład potępienie faryzeizmu, którzy tylko zewnętrznie wypełniali jakieś nakazy, ale wewnętrznie wiadomo było, że, że, że ich nie spełniają. Więc no to tutaj. Tutaj właśnie jest ta cała nowomowa, za którą się właśnie niestety ukrywa profesor Bańka, no i po to, żeby ukryć właśnie to, że zawiódł na całej, na całej rozciągłości. Więc musimy powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz: że czy to weźmiemy wypowiedzi pana profesora Bańki, czy weźmiemy wypowiedzi księdza arcybiskupa Gondeckiego, które mówią wyraźnie o tym, że właśnie będzie budowany nowy kościół, kościół różnych prędkości, kościół różnorodny doktrynalnie, to znaczy, że nie będzie kościoła katolickiego. Dlaczego? Dlatego, bo w każdym katechizmie, nawet w tych, w tych ostatnich katechizmach prawda, tyle razy zmienianych czy, czy korygowanych. Wyraźnie jest powiedziane, że zupełnie fundamentalną, niezbywalną, niezbywalną, ale także cechą, poprzez którą to cechę możemy określić, który kościół jest kościołem katolickim, który kościół jest kościołem rzeczywiście założonym przez Chrystusa, jest kościół, który zachowuje jedność. Więc jeśli ktoś wyjeżdża z Pragi i mówi: że tej jedności już nie będzie i że powinniśmy się cieszyć, jest po prostu Judaszem, który nic innego nie mówi, tylko mówi, żebyśmy się cieszyli i radowali, że oto zniszczony zostaje Kościół. Kościół, który przyjmie zasadę braku jedności i nie chodzi o jedność w różnorodności, tak? Tylko który zrezygnuje z jedności z Bogiem. Z doktryną świętą, jedyną doktryną kościoła, poza którym nie ma zbawienia. Przestaje być kościołem katolickim, niezależnie od tego, co sam by chciał na ten temat twierdzić. Ta podróbka, ten fałszywy kościół, pijanej nierządnicy, pijanej nierządnicy krwią męczeńskich tych chrześcijan którzy właśnie za tę jedność oddawali wiarę, oddawali, znaczy nie wiarę, oddawali życie, za tę wiarę, właśnie, że jest Kościół jeden i że nie można na przykład wyjawić tajemnicy spowiedzi. Ilu męczenników, ilu kapłanów poniosło śmierć właśnie za tę, za to trwanie w jedności nauczania Kościoła, że jest tajemnica spowiedzi. Ilu z chrześcijan Oddało życie, że nie można szczypty nawet rzucić ofiary na kadzielnej, na, przy ołtarzu jakiegoś bożka. Ze względu na to właśnie, żeby być jedno z kościołem, który mówił, że nie wolno poza, poza Chrystusem, poza Bogiem Ojcem i Duchem Świętym nie ma Boga, nie ma żadnego Boga. Wszystkie te bóstwa to demony. Tego nauczał kościół i naucza. W związku z tym, jeśli ktoś chce zredukować to pojęcie jedności do tylko i wyłącznie sformułowania czy wyrazu jakiegoś po prostu słownikowego wyrazu, że jedność, to w czym ono się wyraża? A no we wspólnej głupocie, tak? to znaczy, że mamy jedność w zdradzie. Jesteśmy jedno z Judaszem, a nie z. Chrystusem. Teraz chciałbym się odnieść do tego początkowego cytatu. Mianowicie chodzi o ten klerykalizm i o to właśnie, jakby, że tak powiem, zwró zwrócenie się Kościoła w stronę każdego, każdego wierzącego, zwykłego wierzącego czy ludzi wykluczonych. Otóż Kościół na początku w osobie samego Chrystusa zrobił, Najwięcej, co można zrobić, by ludzi nie wykluczać, pomimo nawet grzechu, o ile tylko będą żałować za ten grzech, jest kościołem, który nie ulega klerykalizmowi, ponieważ sam Chrystus oddał życie za każdego z nas, właśnie tego prostego, zwykłego świeckiego. Każdy z nas się z tego chlubi. I mówienie nam o tym, że w imię zdrady Chrystusa, tego, który za nas oddał życie, my się mamy zadowolić jakimś bełkotem o braku klerykalizmu, że my mamy się zadowolić brakiem klerykalizmu, co będzie oznaczało, że nie będzie już pasterzy, że nie będzie duchowieństwa, tylko ci duchowni będą się do nas dostosowywali, to my takiego kościoła nie chcemy. My nie chcemy kościoła, który się będzie do nas dostosowywać, tylko my chcemy biskupów i kapłanów, a więc chcemy kleru, który będzie trwał twardo przy Bogu i nas napominał. A to, że oni przy okazji i siebie muszą napominać i sami są w jakiś sposób grzesznikami, to też nie jest żadna rzecz, która ani nas przeraża, ani usprawiedliwia ten tempy bezmyślny. Atak na duchowieństwo pod szyldem walki z klerykalizmem. Tu nie chodzi o żadną walkę z klerykalizmem, tylko po prostu chodzi o zniszczenie kościoła hierarchicznego, o pozbawienie właśnie biskupów tej mocy i tej, tego majestatu, że występują w, w, w tak wysokiej randze, dlatego, bo są nauczycielami w imieniu Chrystusa. I mają poczucie pełnej przez to odpowiedzialności. Teraz chodzi o to, żeby ich zdetronizować, żeby podrzeć na nich te święte szaty, które noszą, żeby oni sami wzgardzili, że tak powiem, tym właśnie, że są klerem, żeby przestraszyli się oskarżeń o klerykalizm i żeby dostosować Kościół do czego? Nie do tego, czego my, prawdziwi katolicy, żądamy, tylko właśnie, żeby dostosować się do tych, Rzeczy o których już żeśmy kiedyś mówili, a mianowicie zaprasza się cudzołożników na te spotkania pseudosynodalne, gdzie są też i biskupi. Oni słuchają LGBT, czyli cudzołożników. Coż takiego mają zmienić, żeby się dostosować do tych cudzołożników? Zapraszają rozwodników. Którzy nie żyją później w czystości, świętej czystości, tylko wchodzą w nowe związki, czyli żyją w konkubinacie, żyją w grzechu ciężkim, by słuchać tego, co mogą zrobić i w jaki sposób fałszywy, zatracając ich duszę absolutnie na wieczność, żeby im udzielać ciała Chrystusowego. Nawet mówi się wręcz o tym, że oni. Te osoby właśnie, a więc ci sądomici, ci rozwodnicy, osoby żyjące w grzechach ciężkich, że oni mogą wnieść tutaj do kościoła bardzo bardzo dużo nowych wartości. A poza tym jeszcze tutaj pan profesor Bańka powiedział, że proces synodalny przywrócił wielu świeckim poczucie podmiotowości w kościele. To jest właśnie to kłamstwo. To znaczy co, że myśmy niby nie byli podmiotami. Kto bardziej podmiotowo potraktował Człowieka, biednego, grzesznego człowieka, zagubionego w świecie człowieka, jak sam Chrystus, który oddał za niego życie. Jak śmie profesor Bańka mówić o tym, że my jakby nie jesteśmy traktowani podmiotowo w sytuacji, gdy my jesteśmy najbardziej podmiotowo traktowani, kiedy pozwala nam się klękać, kiedy pozwala nam się przyjmować komunię świętą, tak jak nas y, uczyli nasi przodkowie i y, 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 święta wiara. Katolicka, jak się wyrażała przez całe wieki, kto bardziej podmiotowo nas traktował? Tymczasem teraz właśnie zaczyna się nas traktować jak zwykłe zwierzęta, które właśnie trzeba uwolnić, że tak powiem, z tych okowów jakoby braku podmiotowości po to, żebyśmy się zanurzyli w tych zwierzęcych zachowaniach właśnie homoseksualnych lub różnych innych, czyli żebyśmy jak zwierzęta stwierdzili, że nieważna jest prawda. Tymczasem człowiek otrzymał od Boga rozum, i Kościół zawsze do tej pory stawał na straży rozumu, właśnie po to, żeby ta podmiotowość człowieka mogła się wyrażać w sposób wolny, nieskrępowany, a ona się właśnie wyraża tak, jak ją określa wiara chrześcijańska, wiara katolicka. Więc to jest po prostu właśnie cały ten bełkot. Ale chcę tutaj. Jeszcze jeden bełkot właśnie przytoczyć profesora Bańki, mianowicie pan profesor Bańka z, chciał się chyba popisać tutaj jakąś znajomością, że tak powiem, właśnie takich ostatnich heretyków jak Karl Rahner czy inni, kiedy powiedział, że kościół albo będzie synodalny, albo go nie będzie wcale. No więc my, jak najbardziej, możemy sobie wyobrazić kościół bez synodów. Nawet bez soborów, przez dłuższy czas niezwoływanych, ale kościołów wiernych Bogu, wiernych Chrystusowi. Jesteśmy w stanie przytoczyć nawet z historii takie rzeczy jak na przykład w Japonii, kiedy nastąpiły olbrzymie prześladowania i wymordowano niemalże całe duchowieństwo, została można powiedzieć, rzesza wiernych katolików, którzy zupełnie bez sakramentów, a więc jeszcze bardziej niż bez synodów i synodalności żyli i przechowali tę wiarę katolicką w następne pokolenia, posługując się tylko i wyłącznie różańcem świętym. Tak? My jesteśmy w stanie sobie wyobrazić kościół, który przetrwa i trwa w Chinach Oczywiście nie mówi o tym komunistycznym kościele, tylko mówię o tym podziemnym kościele i nie ma tam żadnej synodalności w znaczeniu takim, żeby co chwilę zwoływano, że tak powiem, właśnie jakieś synody w stylu tych ostatnich, jakie są w sposób upokarzający dla wiary świętej katolickiej zwoływane, i, i, te, i ten kościół jest w stanie przetrwać. Kościół natomiast, nie jest w stanie przetrwać w sytuacji, gdy zdradzi prawdę. Kościół nie jest w stanie przetrwać w momencie, kiedy biskupi, zamiast nauczać prawdy katechizmowej, zamiast nauczać katolicyzmu w swoich seminariach, zatruwają umysły wiernych fałszywymi filozofiami, fałszywymi doktrynami. Kościół nie przetrwa w sytuacji, gdy będzie przed te, tą drogą dokładnie, którą idzie, czyli samobójczą, apostazji. I o tym zresztą przecież mówiła Matka Boska w Fatimie, to się niestety na naszych oczach dzieje. Tutaj przypomnę, że przecież w notatkach Benedykta XVI który też w jakiś sposób w wielu punktach niestety ulegał modernizmowi, ale ta dawna uczciwość intelektualna przecież wyraziła się w tym sformułowaniu, że większość biskupów, i to, są, to jest zdanie papieża, większość biskupów nie wyznaje dzisiaj wiary katolickiej. No więc jeśli ta większość biskupów na świecie, a tak dokładnie to napisał, Papież Benedykt XVI w ujawnionych notatkach ostatnio, nie wyznaje tej wiary katolickiej. No to jak my możemy, że tak powiem, spokojnie patrzeć na proces synodalny w sytuacji, gdy wiadomo, że ci biskupi, chociażby tak jak ten Cholerich, bo przypomnę, że on także jest za wyświęcaniem kobiet, on także jest nie tylko właśnie za błogosławieniem związków homoseksualnych, tylko za masą innych jeszcze wywrotowych, zupełnie niezwiązanych z katolicyzmem. Rzeczy i on został relatorem wyznaczony właśnie tego podsumowania, jakie nastąpiło w Pradze. Jak my możemy tym ludziom zaufać, kiedy oni publicznie dokonują aktów apostazji, oni po prostu głoszą herezję, tak? I mówią spokojnie, bądźcie grzeczni, tak jak właśnie to ksiądz arcybiskup Gondecki wyraził uspokajająco, że w gruncie rzeczy nie ma co się martwić, że tam jest mnóstwo rzeczy niezwiązanych z Duchem Świętym, ale nie chodziło o to, tylko chodziło o sprawozdawczość. Tak? No to księże arcybiskupie, no przecież nam nie chodzi o sprawozdawczość, tylko nam chodzi o prawdę. Tomasz Terlikowski, znany nam skąd inąd, podobno katolicki publicysta. Synod jest szkołą funkcjonowania w Kościele głęboko podzielonym. Synod o że nie jest rewolucją, to tylko jeden z wielu elementów, który uświadamia, że Kościół znajduje się w procesie głębokiej zmiany. Określanie zaś tego procesu protestantyzacją nie tylko nie jest prawdziwe, ale też nie pozwala zrozumieć, co w istocie się dokonuje. No, szanowny panie redaktorze Terlikowski, chcielibyśmy, żeby pan powiedział, co pan ma na myśli, bo z pana dotychczasowych wypowiedzi i publikacji wynika no, coś bardzo dziwnego, tak jakby pan faktycznie jednak poszedł w trochę inną stronę. Tak, to jest tutaj bym powiedział więcej. W tej wypowiedzi Terlikowskiego o dziwo. Jest bardzo dużo prawdy. Tylko my jakby musimy przemyśleć to, co on ma to do powiedzenia i, i, i stwierdzić. Tak, to już nie jest Kościół. Przecież właśnie jak najbardziej to już nawet nie jest protestantyzm. To już nie chodzi o protestantyzację. Dlatego, bo protestanci gotowi byli nawet toczyć wojny religijne, upierając się, że. To, co oni wyznają jest bezwzględnie racją, prawdą, a to, co wyznają katolicy, to jest antychryst. To jest wyznanie antychrysta. Tak? Oni przecież i papieża nazywali antychrystem i jeszcze do niedawna i nas uważali za antychrystów. My z kolei oczywiście też ich nazywaliśmy antychrystami i też pomysły ich określaliśmy jako z piekła rodem. Ale to jest sytuacja przynajmniej taka, w której rzeczywiście chodzi o wiarę. Tu rzeczywiście chodzi o. To, czyli to, co właśnie się obecnie stało, bo trzeba powiedzieć, że to się już stało, to bardzo ładnie i dobrze określił pan Terlikowski. Tu rzeczywiście już nie ma mowy o protestantyzacji, bo to byłoby przynajmniej przyjęcie jakiejś doktryny. To jest wyrzeczenie się w ogóle y, sensu jakiegokolwiek wierzenia w cokolwiek. Tylko on, on tego nie dopowiedział. Nie, no nie dopowiedział, ale tylko wskazał, że chodzi o o wiele ważniejszy proces. A no tak, całkowicie się zgadzam z panem Terlikowskim. Chodzi o o wiele ważniejszy proces. Chodzi o to po prostu, żeby w ogóle odstąpić od jakiegokolwiek, od jakiejkolwiek wiary, czyli żeby. Człowiek ogłosił kapitulację rozumu, tego, że można dojść do prawdy, i przede wszystkim, że nie w ogóle trudno powiedzieć, jak to powiedział jeden z, z tych jezuitów, ten wielbiciel homoseksualizmu i sprawiedliwiający homoseksualizm pupilek Franciszka, który właśnie powiedział, no, że trudno jest w ogóle powiedzieć. Coś o, czy sakrament małżeństwa jest nierozerwalny, na czym w ogóle polega sakrament małżeństwa, dlatego bo nie było wtedy magnetofonów i nie wiadomo, tak naprawdę nikt nie nagrał wypowiedzi Jezusa Chrystusa, co on miał na myśli, mówiąc o tym, prawda, że sakrament małżeństwa jest sakramentem nierozerwalnym. Tak? No więc chodzi właśnie o, o ogłoszenie tego, że tak naprawdę nikt nic nie wie. Tak naprawdę nie wiadomo, czy dwa dodać dwa jest cztery, czy jest pięć. Ważne jest to, żebyśmy razem w tym samym Miejscu, czy na tej samej matce ziemi, na tej, pa, pa, jako pacza mamowcy, wyznawali, że są takie odłamy, które uważają, że 2 dodać 2 jest 4, ale są też takie odłamy, na przykład w kościele niemieckim, które uważają, że 2 dodać 2 równa się 5, a we francuskim uważają, że 2 dodać 2 jest 7, prawda? Ale wszyscy nawzajem się kochamy. Tymczasem nie ma miłości bez prawdy, nie ma miłości bez krzyża, nie ma miłości bez przeciwstawiania się kłamstwu i to, co oni chcą nam zaproponować i to, co usprawiedliwia pan Terlikowski, no to jest bardzo jasno masoński sposób patrzenia na świat, tylko później okaże się, że ta początkowa swoboda i początkowa, początkowe dopuszczanie Wszystkich do wszystkiego. Okaże się za chwilę, że jedynymi, który, którzy nie mogą jednak być do tego dopuszczeni, są katolicy. Tacy, którzy chcą wyznawać, właśnie, jakby to powiedzieć, prawdziwą doktrynę katolicką, którzy chcą i domagają się sakramentów niezmienionych, tylko tych, które mają właśnie autorytet apostolski. No i nie trzeba daleko czekać, przecież jest, jesteśmy świadkami tego, bo przecież równolegle do, tych, do tego bełkotu synodalnego ogłasza się nam właśnie, że jest przygotowywany dokument franciszka, już po śmierci właśnie Benedykta XVI, gdzie Franciszek już jeszcze bardziej. Chce zniszczyć e, e, tradycyjne e, sakramenty i, i nie dopuścić do ich sprawowania. No więc e, no, komunizm też na początku, żeby pozyskiwać ludzi, nawet Lenin ogłosił hasło, e, e, pokój i ziemia, e, które chwyciło, dlatego bo rzeczywiście ludzie byli bardzo spragnieni pokoju i bardzo spragnieni e, ziemli. No więc później nawet ogłosił tą politykę, nową politykę ekonomiczną, też po to, żeby była Pieredyszka. No więc jesteśmy na etapie takiego właśnie bełkotu, żeby wszyscy myśleli, że, że jesteśmy w fazie wolności. Tymczasem nie, to nie jest żadna faza wolności, tylko to jest dopuszczenie herezji, ale nie po to, żeby tolerować nawet prawdziwych katolików i prawdziwy kościół katolicki, bo ten będzie musiał przejść bardzo szybko do katakumb ze swoimi sakramentami, z mszą świętą, ze względu na te plany, które zarysowane są przed, przed właśnie tymi synodami, które, które będą w Rzymie, które być może właśnie tak jak już mówiłem zostaną przekształcone rychło w jakiś Sobór Watykański III. Ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skałe zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Aż chciałoby się powiedzieć biskupi, kardynałowie, czcigodni, księża, nasi prezbiterzy i wy wszyscy wierni, opamiętajcie się. Nie idźcie w stronę synodalności, ponieważ to jest droga, która na skróty wiedzie do herezji, schizmy, do utraty jedności z Kościołem Chrystusowym i do zatracenia swojej własnej duszy i duszy tak wielu przecież wiernych. Bardzo dziękuję Pani Macinie za naszą dzisiejszą rozmowę. Wrócimy do tego tematu zapewne, bo jeszcze niejedno. Usłyszymy na temat synodu i dokumentów, które będą przygotowywane. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Pan Marcin Dybowski, właściciel wydawnictwa Antyk, historyk, publicysta, działacz społeczny i polityczny. Marek Skowroński żegna się z Państwem. Laudetur Jezus Chrystus, któż jak Bóg, z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo Państwu, no i zobaczymy, bo przy tym trzeba przypomnieć, że ksiądz arcybiskup Gondecki publicznie powiedział, że właśnie teraz zajmie się wprowadzaniem tych spragi za, tych zasad w polskim kościele. No więc zobaczymy, co nam szykują i po prostu módlmy się, aby to się nie udało, aby te rzeczy, które są. Sprzeczne z świętą wiarą katolicką naszych przodków, a przede wszystkim właśnie apostołów i samego Chrystusa, żeby to się potknęło, żeby to właśnie nie był ten kamień, na którym oni będą budować, tylko ten kamień, o który się potknął w, i, i nawrócą. Nawrócą się, jakby widząc w Polsce przeszkody. Nawrócą się widząc wiarę. Prostego, właśnie ludu Bożego, który nie cierpi na te rzeczy, które imputuje pan profesor Bańka, tylko cierpi ze względu na to, że chce się wyrwać wiarę katolicką z naszych serc i z, na, i z serc naszych dzieci. Zgadza się. Panie profesorze, panie Terlikowski, prosimy o pamiętanie, o, o to, żeby panowie również poszli po rozum do głowy i głęboko zastanowili się nad tym, co Panowie robią. Niech Duch Święty Was oświeca i Maryja Boża, Matka, niech Was otacza swoim płaszczem, aby uchronić Was i nas wszystkich Polaków, wiernych katolików przed herezją i przed potępieniem. Raz jeszcze się żegnam. Marek Skowroński, Pan Marcin Dybowski. Laudetur Jezus Chrystus. Z Panem Bogiem.